Miasto twarzą do autostrady. Gospodarcza Brama Śląska, rynek od nowa. Rozwój Jaworzna trwa, ale inwestycje kosztują. W grudniu uchwalono przekraczający kwotę 380 milionów złotych budżet miasta na rok 2013. Jak prowadzone projekty wpływają na stan miejskiej kasy? Mimo tych inwestycji, budżet, zadłużenie miasta spada i te kredyty, które miasto zaciąga w tej chwili, są wydawane nie na bieżące wydatki, natomiast na dalszy rozwój. W stosunku do grudnia roku 2010 kwota zaciągniętych przez Jaworzno długów zmniejszyła się o blisko 16 milionów złotych i utrzymuje się na poziomie 30% miejskich dochodów, co na tle innych miast województwa jest wynikiem bardzo dobrym. Działania w mieście oraz konieczność zmian infrastrukturalnych zauważają sami mieszkańcy. Uważam, że w dobrym kierunku wszystko idzie. Jestem kierowcą, więc jeżeli chodzi o drogi, uważam, że bardzo dobre rozwiązanie. Z każdej strony można się dostać do własnego miejsca zamieszkania. Jak widać, trwają prace remontowe na rynku. Działa lodowisko dla dzieci, także myślę, że jak ferie się zaczną, dzieci będą miały co robić. No coś się dzieje. Myślę, że pozytywnie będzie to wpływać na wygląd naszego miasta i architektury. Ale wygląd i infrastruktura to nie wszystko. Lwia część rocznego budżetu poświęcona jest polityce społecznej, a na tym polu również jest się czym pochwalić. Miasto wspomaga oświatę, osoby wykluczone społecznie i ekonomicznie, a niebagatelne środki przeznaczane są również na bezpieczeństwo. Od wielu lat regularnie rezerwujemy określoną kwotę między innymi dla policji, ponieważ pan prezydent przyjął w pewnym momencie zasadę, że warto dbać o bezpieczeństwo naszego miasta i naszych mieszkańców. Gdyby nie środki z urzędu, te osoby pozbawione byłyby w ciągu dnia podstawowej opieki, często bez szansy na ciepły posiłek. Nie są. Między innymi dzięki współpracy włodarzy Jaworzna z działającymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi. Nasza przystań, stowarzyszenie prowadzi od 5 lat ośrodek wsparcia Dzienny Dom Pomocy Społecznej. No, staramy się naszą pracę wykonywać jak najlepiej i sumiennie. No nie byłoby tego, gdyby nie wiadomo wsparcie miasta, które w 100% finansuje nasz ośrodek. Pomoc trafia również do osób niepełnosprawnych, uzależnionych czy chorych psychicznie. Dotacje z środków gminy trafiają do nich na przykład za pośrednictwem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Od pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej, doradcy zawodowego. To uzależnione jest wszystko od sytuacji danej osoby i potrzeb. Najpierw jest określone, jakie są potrzeby i kierujemy do danego specjalisty, czy udzielana jest bezpośrednia pomoc żywnościowa. To wszystko nie byłoby możliwe bez sprawnego pozyskiwania przez urzędników unijnych funduszy i, o czym wie każda domowa gospodyni, wprowadzane na różnych polach oszczędności. Optymalizacja wydatków prowadzona jest m.in. w sektorze oświaty. Zlikwidowaliśmy stanowiska dozorców stróżów nocnych w placówkach oświatowych, zabezpieczając placówki systemem alarmowego powiadamiania. W rozmowach z dyrektorami miejskich przedszkoli przekonywaliśmy dyrektorów, skutecznie przekonaliśmy co do tego, aby zaoszczędzić również na stanowiskach zastępców dyrektorów. Nie mamy zastępców dyrektorów miejskich jednostek. Ogół finansowych operacji sprawił, że w 2013 roku Jaworzno wyda na jednego mieszkańca ponad 4000 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 10 lat temu. Warto dodać, że oprócz ukończenia projektów w Śródmieściu, najbliższe miesiące to rozpoczęcie inwestycji w poszczególnych dzielnicach.